Witam Państwa serdecznie. Ja się nazywam Grzegorz Filipowicz i chciałbym Państwu opowiedzieć o nowym projekcie, innowacyjnym projekcie, który się nazywa Społeczność Rozwoju. On jest oparty o taką koncepcję grywalizacji związaną z rozwojem kompetencji pracowników w organizacji. Często tak bywa, że innowacyjne przedsięwzięcie rozwojowe zaczyna się od pewnego dostrzeżonego problemu. Problem, z którym my się zmierzyliśmy, wynika z pewnych obserwacji. Taką podstawową obserwacją jest to, że informacje zwrotne przekazywane pracownikom, a szczególnie informacje zwrotne przekazywane od klientów, są cennym elementem wpływającym na rozwój tych pracowników, wpływającym na rozwój kompetencji naszych pracowników. Natomiast z drugiej strony, wszyscy pewnie tego doświadczamy, że klienci raczej nie chcą nam się dzielić z takimi informacjami. Uważają to za stratę czasu, że pewne poświęcenie energii z ich strony. I zadaliśmy sobie pytanie, jakie mechanizmy, co musielibyśmy zrobić, żeby zmienić tą sytuację, żeby po pierwsze klienci chcieli udzielać nam takich informacji, a po drugie, żeby one wspierały rozwój kompetencji naszych pracowników. I tutaj w sposób naturalny doszliśmy do wykorzystania pewnych mechanizmów gier, czyli właśnie do grywalizacji, która opiera się na tym, że uzyskujemy informacje od klientów, te informacje są szybko przekazywane naszym pracownikom, natomiast nic nie dzieje się w tej sytuacji za darmo. Jakie mechanizmy grywalizacji chcemy wykorzystać, czy też już wykorzystujemy w naszym projekcie? Otóż podstawowym, czy też jednym z podstawowych mechanizmów grywalizacji jest to, że punktujemy każdą aktywność, zarówno ze strony klienta, jak i naszych pracowników, którzy się kontaktują z klientami. Punktowanie aktywności prowadzi do tego, że możemy tworzyć pewnego rodzaju rankingi. Możemy zobaczyć, kto uzyskuje najwięcej punktów, kto trochę mniej, a kto zupełnie tych punktów nie uzyskuje. Jeżeli mamy rankingi i mamy punkty, to możemy także tworzyć odznaki, czyli możemy nagradzać za pewne specyficzne aktywności. Sama odznaka nie jest jedyną formą nagrody. Możemy wprowadzać nagrody, na przykład bilet do kina, czy też jakby możliwość wcześniejszego wyjścia z pracy, a taką specyficzną formą nagrody, którą chcemy jakby i wykorzystujemy w naszej organizacji, jest dostęp do określonych zasobów wiedzy. Wierzymy głęboko i sprawdzamy to teraz w praktyce, że jeżeli wdrożymy te mechanizmy grywalizacji w proces pozyskiwania informacji zwrotnych od klienta na temat naszych pracowników i potem udzielanie tych informacji zwrotnych pracownikom w taki sposób, żeby mogli wykorzystać to do własnego rozwoju kompetencji, przyczyni się do wzrostu efektywności pracowników. Jak to wygląda w pewnym podsumowaniu, w pewnej już rozciągłości? Otóż wyobraźcie sobie Państwo, że przedstawiciel zespołu sprzedażowego nowoczesnej firmy kontaktuje się z klientem, który to kontakt jest rejestrowany w systemie. Po takiej rejestracji klient jest zapraszany do tego, żeby udzielić pewnych informacji zwrotnych na temat tego pracownika i na temat tego klienta. Jeżeli udzieli takich informacji zwrotnych, to są automatycznie przydzielane punkty. Punkty są przydzielane zarówno klientowi, który udziela tych informacji zwrotnych, jak i pracownikowi, który został jakoś oceniony przez klienta. Jakaś informacja zwrotna poszła i związana właśnie z tym pracownikiem. Jeżeli te punkty zostały przydzielone, to teraz natychmiast możemy dać informację zwrotną, czyli feedback, zarówno do pracowników, który to pracownik się dowiaduje, ile punktów zyskał od swoich klientów dnia dzisiejszego, w danym tygodniu i w danym miesiącu, ale także klient jest nagradzany punktami za swoje aktywności w sensie udzielania tych informacji zwrotnych. Jeżeli jedna i druga strona uzyskała odpowiednią ilość punktów, no to teraz możemy rozpocząć pewne działania od strony pracowników.
Informujemy ich, że mają określone miejsce w rankingu, należą im się określone nagrody, a także sugerujemy pewne działania rozwojowe, które mogą zwiększyć ich szanse na to, żeby w następnym miesiącu osiągnąć lepszy rezultat. Natomiast nasi klienci są także nagradzani, dostają taką informację zwrotną. Dzięki twoim działaniom masz tyle i tyle punktów i także należą ci się pewne nagrody wynikające z tej aktywności. Te nagrody to nie musi być nic wielkiego, to może być także bilet do kina albo do teatru dla naszych klientów. To jest w skrócie przedstawiony cały mechanizm, cały proces wykorzystania działań grywalizacyjnych w naszej organizacji. Oczywiście nie sądzimy, żeby przedstawione mechanizmy spowodowały, że 100% klientów w każdej sytuacji będzie udzielało informacji zwrotnych na temat naszych pracowników. Ale wystarczy, że będzie to 30%, 40%, a może nam się uda osiągnąć 50%. W skali całego miesiąca uzyskamy bardzo cenny zasób informacji pozwalających wprowadzić nowe, bardziej precyzyjne działania rozwojowe ukierunkowane na wzrost efektywności naszych pracowników i o to właśnie nam chodzi. Dziękuję bardzo.